Michał czuje się naprawdę wyjątkowy, bo jest jedynym chłopakiem w szkole. Ale czy zawsze jest łatwo być otoczonym dziewczynami? Zobaczmy, co tam zrobiłyście. Pani profesor, niech pani zobaczy, co wymyśliłam. To zestaw do super szybkiego manikiru. Ogniste paznokcie. Podoba się pani? Nie bardzo. Mia, zaprezentuj swój projekt. Jasne. Wymyśliłam, jak robić sobie selfie ze swoimi idolami w każdym momencie. To bezużyteczne. Michał, co ty masz? Stworzyłem dmuchaną broń 3000. Można ją ładować zwykłym papierem. Jest idealna do ataku. Proszę zobaczyć. Au, Tae-hoon, wszystko okej? Uważaj, Michał. Mogę? Michał, nie promujemy tutaj przemocy. Odłóż to. Niech pani nie panikuje. Zrobię to jeszcze raz. Niech mi pani da chwilę. Gotowe. A oto wbudowane odświeżacze powietrza, które zawsze ładnie pachną. Nieźle. Super. Zróbmy sobie razem selfie. Może kiedyś będziesz sławny. Muzyka to ważny przedmiot, ale nie każdy potrafi pięknie śpiewać. Otwórz oczy i zobacz te kolory. Ach, moje biedne uszy. Zaczekaj, Michał. Teraz nauczę cię, jak śpiewać. To przez ciebie! Michał, pięknie wyszła ci ta nuta. Dobra robota. Teraz brzmicie harmonijnie. Brawo, Michał. Dziękuję, starałem się. Marzenie każdej dziewczyny to spotkanie fajnego kolesia na imprezie. Hej, zatańczysz? Pewnie. Ja pierwsza. Au, to boli. Zrobię sobie przerwę. Moja kolej. Au. Nie jest zbyt dobrym tancerzem. Chyba mam dość. Okej. Może zatańczysz ze mną? Taka stopa nie zmieści się w pantofelku kopciuszka. Albo jakimkolwiek innym. Ach, nie, ja też jestem zmęczona. Skończę swój napój. Ciekawe, o czym on myśli. Dlaczego mam dziwne przeczucie, że ktoś mnie śledzi? Jest taki męski. Dziewczyny chcą wiedzieć wszystko o jedynym chłopcu w szkole. Tak pewnie siebie chodzi. Jest taki stylowy. Zobaczmy, ile zostało lekcji. Mam nadzieję, że mamy wspólne lekcje. Mam was. Co? Sprawdzamy tylko plan zajęć. Skupiamy się tylko na nauce. Tak, na pewno. Ach, ma tyle charyzmy. Dziewczyny, Michał idzie. Chować się! Jak się masz, puchaty przyjacielu? Dziewczyny, poznajcie trufla. O, jest taki słodki. Jest taki malutki i kochany. Michał wymyślił świetny plan, jak zwrócić uwagę dziewczyn na coś innego. To świetny pomysł. Nikt nie będzie mi więcej przeszkadzał. Trufel, zjedz to! Może chcę pobiegać? Fajnie, że polubiłyście mojego przyjaciela. O, jaki słodki stworek. Michał, posprzątaj po zwierzaku. Jest taki słodki. I te kolory. Naprawdę wygląda jak trufel. Michał chyba nie spodziewał się, że sam będzie musiał zająć się zwierzakiem. Na lekcji plastyki uczniowie zamieniają się w prawdziwych artystów. I jak ci idzie? Skończyłem. Proszę zobaczyć. Ale miałeś malować martwą naturę, a nie to. Nie, myli się pani. Niech mnie pani posłucha. Burger ma wszystkie te produkty. Wow, jesteś prawdziwym malarzem. Kolejki do damskiej toalety zawsze są długie, ale jedyny chłopak w szkole ma całą łazienkę dla siebie. Na razie, dziewczyny. Ale masz szczęście. To są równania dwumianowe. Ważne jest, żeby je wszystkie zapamiętać. Pani profesor, mogę iść do łazienki? Możesz. Jaka jest odpowiedź na pierwsze? Dziewczyny się uczą, ale Michała nadal nie ma. Co tak długo mu zajmuje? Pójdę sprawdzić. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Proszę się nie martwić. Michałowi nic nie jest. Tak myślałam. Myślisz, że taki z ciebie cwaniak? Mam cię. Grasz w gry zamiast nauki? Pani profesor, wytłumaczę. Wracaj do klasy. I żadnych sztuczek. W porządku. Chyba nauczycielka ma własne plany co do tej przestrzeni. Zobaczmy, co tu mamy. Zawody? Super!
Spójrz na tego silnego gościa. Trzyma dziewczyny w jednej ręce. Michał na pewno też tak umie. Ach, jego mięśnie są jak z kamienia. Uwierz mi. W porządku, dajmy mu szansę. Michał, chcemy wypróbować ten challenge. Trzymaj nas mocno. Och. Widzisz? Mówiłam, że tak umie. Pokażmy innym. Okej, miałaś rację. Michał jest silny. Tak, to wcale nie jest trudne. Michał, zapisz odpowiedź. Nie mogę ustnie? Napisz to na tablicy. Dobra. Ale jego ręce nie działają. Nie może nawet podnieść pisaka. Podnieś to i przestań się wygłupiać. Michał nie ma już siły w rękach. Może mi pani pomóc? Jasne. Prawdziwa siła polega na tym, żeby się nie poddawać. Ach, już nie mogę się doczekać. Jest zamknięte? Okej, pójdę do damskiej. Spadaj! Dobra, już idę. Co mam zrobić? Dłużej nie wytrzymam. To wada bycia jedynym chłopakiem w szkole. Ach, może użyję tego. Kwiaty lubią nawóz, prawda? Chyba jego organiczny wkład był za mocny. Roślinka umarła. Czas przygotować się do kolejnej lekcji. Hej, Michał, pomożesz mi zanieść plecak? Jasne, nie ma problemu. Ale nie tylko Ela potrzebuje pomocy Michała. Mój też weź, proszę. Okej. Ach, mój plecak jest dziś taki ciężki. Pomogę ci. Świetnie. Czasem bycie jedynym gościem w szkole nie jest łatwe. Dzięki za pomoc. Nasz biedny Michał zamienił się w bagażowego. Michał, skup się na zadaniu. Michał miał chyba świetny plan na to, jak dostać piątkę. Co za bzdury. Nic się tu nie zgadza. Nie, to prawda. Jest pani piękna. Zawsze. Ach, bo się zarumienię. Wracaj do zadania. W porządku. Hej, dziewczyny, podajcie mi odpowiedź. Poprosił mnie o pomoc. Nie, bo mnie. Michał, jesteś taki super. Kocham cię, misiu. Ach, dzięki. Tak się cieszę. Przestańcie już. Mam was dość. Dostajesz jedynkę. Siadaj. Chociaż masz plusa za czar osobisty. Ach, nauka jest taka ciężka. Dosłownie. Michał bardzo pilnie uczy się do egzaminów. Zacznę od matmy. Au, mój palec! Michał, wszystko w porządku? Coś ci się stało? Co tu się stało? Już wołam pielęgniarkę. Halo, pani Collins? Proszę przybiec do sali biologii. Mamy awarię. Zrobiło się niebieskie. Stracę palec? Michał, trzymaj się. Wszystko będzie dobrze. Pani Collins, to nasz pacjent. Zraniłem się w palec. Wygląda strasznie. Rozumiem. Już to opatrzymy. Nie chcę być bez palca. Pomocy. Nie panikuj. Wiem, czego ci trzeba. Daj mi chwilę. Ach, co pani robi? Nie potrzebuję manikiru. Zraniłem się w palec. Mówiłeś, że wyglądał strasznie. Teraz wygląda pięknie. Poważnie? Wow, Michał, fajne pazy. Nie martw się, Michał. Jestem dyplomowaną lekarką medycyny estetycznej. Zjedzmy coś. A, jestem taki głodny. Jedzenie ładnie pachnie. Ale nic ze sobą nie przyniosłem. Uwielbiam świeże babeczki. Justyna, podzielmy się z Michałem. Zapomniał chyba śniadania. Michał, częstuj się. Naprawdę? Dzięki. Wiem, że lubisz burgery. Masz tu mojego. Wow, ale jesteś hojna. Jedyny chłopak w szkole zawsze sobie poradzi. Pomogę ci.
Nie, nie trzeba. Dzięki za jedzenie, dziewczyny. Ach, ci faceci. Co za maniery. Myślisz, że bycie jedynym chłopakiem w szkole ma więcej plusów czy minusów? Podobał ci się nasz filmik? Więc daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i nie zapomnij kliknąć dzwonka. Do zobaczenia!